Kobieta w pełni życia to podcast dla kobiet, które poszukują odwagi, inspiracji, motywacji i wiedzy, aby osiągnąć pełniejsze życie we wszystkich jego sferach. Zapraszam, Dominika Nawrocka. Dzień dobry, tutaj Dominika Nawrocka, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Kobieta w pełni życia, a jest dzisiaj ze mną fantastyczna kobieta, Kasia Dacyszyn, kobieta z blizną. Cześć! Cześć, cześć, witam bardzo serdecznie. Cieszę się, że możemy się spotkać, chociażby online, i cieszę się też na tę rozmowę. Super, bardzo Ci dziękuję. Kasiu, mam na wstępie takie pytanie. Jak chciałabyś, aby o tobie pamiętał świat? Wiesz co, najtrudniej chyba jest mówić o sobie, ale myślę, że historia, wszystko to, co się wydarzyło w moim życiu i to, co ta trudna historia przyniosła nie tylko mi, ale też innym, to chciałabym, aby to pozostawiło taki oddźwięk, że wszyscy możemy sobie poradzić z trudnościami, że jest to trudne stać się silną osobą, kiedy życie od nas tego wymaga, ale chciałabym być takim symbolem walki o siebie, walki o powrót do takiej normalności, bo ja walczyłam o powrót do normalności i o własne szczęście. I chciałabym być takim wzorem dla tych osób i inspiracją dla tych osób, które tracą nadzieję. I które potrzebują tej siły w trudnych momentach, aby wesprzeć je swoją własną historią i powiedzieć im, że one też mogą dać radę, że to są trudne chwile, ale te chwile miną. Chciałabym być taką nadzieją dla wielu osób i dać im wszystko to, co mogę dać jako drugi człowiek. Pięknie, pięknie. Słuchajcie, historia Kasi jest przejmująca, niezwykła i jest też tym dowodem właśnie na to, że chyba wszystko można w życiu, jeśli tylko się tego zapragnie. Oczywiście chcę dzisiaj z Tobą pogadać o tym, jak tego zapragnąć, ale bez Twojej historii ta dzisiejsza, ten odcinek się w ogóle nie może oczywiście obyć. Także jakbyś mogła opowiedzieć, co się stało w Twoim życiu. Tak, to moje życie dzieje się na dwa etapy. Ponieważ ja otrzymałam drugie życie w związku z sytuacją graniczną, która graniczyła ze śmiercią tak naprawdę i która była sytuacją w zasadzie złego poziomu nie do przewidzenia z poziomu prokuratury czy policji. Uważam, że można było konsekwencje działań sprawcy przewidzieć. Otóż okazało się wiele lat temu, że byłam obserwowana przez zupełnie obcego mi mężczyznę. Ja jako projektantka działająca w branży mody, działająca też w mediach bardzo mocno, odnoszące sukcesy, jakby nie było, realizowałam swoje kolekcje, byłam zaproszona do Nowego Jorku na Lingerie Fashion Week New York. Byłam bardzo blisko sprzedania własnej marki do dużego holdingu chińskiego, który miał produkować później moje kolekcje pod zresztą moim własnym logo. Także miałam taki okres dużego wzrostu, skoków, wielkich ambicji, realizacji tych celów i czułam się naprawdę na szczycie, ale w jednym momencie, i to naprawdę spadło z wysokiego konia, okazało się, że osoba, która mnie obserwuje, również miała w głowie pewien plan, a ten plan polegał na tym, że ponieważ ja od tej osoby otrzymywałam wiadomości przez Instagram, przez Facebooka. Okazało się, że ta osoba to był mężczyzna dużo, dużo starszy ode mnie, którego wydawało mi się, że nigdy w życiu nie widziałam, a później okazało się w toku śledztwa, że to mój sąsiad, który miał rodzaj obsesji nad moim punkcie. Wtedy, jeszcze w tamtych czasach, słowo stalking nie było w Polsce ani znane, ani popularne. Owszem, już od 2011 przepis istniał, ale był on przepisem martwym w kodeksie karnym. Więc organy ścigania specjalnie wiedziały, jak do tematu podejść, ponieważ wydawało się, że to jest tylko i wyłącznie wyznawanie miłości, uczuć, że to jest taki cichy adorator. I dla słów nie było to nic niepokojącego, natomiast sygnały coraz bardziej się nasilały i w momencie, kiedy, ponieważ ja blokowałam tę osobę i jakby nie reagowałam i odrzucałam jakby te zaloty, to jego działania zaczęły się nasilać i
doszło do tego, że zgłosiliśmy, ja i moi przyjaciele, sprawę na policję, no ja jako osoba poszkodowana, kiedy już przepis był mocny w polskim prawie i już pierwsze tego typu sytuacje były rozpoznawane. Natomiast ja już się czułam na tyle zagrożona, ponieważ otrzymywałam już wręcz groźby i takie próby kontaktu bezpośredniego, nie przez jakby cyberświat, ale to już zaczęło mieć takie namacalne efekty w świecie realnym, to po prostu dostałam wiadomość, że jeżeli nie odpiszę na jego wiadomości tego człowieka, to stanie pod moimi drzwiami i umrę ze strachu. To już była taka próba wejścia gdzieś tam w moje życie realne. I ponieważ ten proces nękania trwał dosyć długo, to udało się sprawę zgłosić na policję. Udało się policjantom zająć tą sprawę, czyli rozpoznać artykuł kodeksu karnego dotyczący stalkingu. Ten człowiek został oskarżony o stalking. Doszło do rozprawy, a w zasadzie do niej nie doszło, gdyż wszyscy znaleźliśmy się pod salą sądową. Natomiast ten człowiek wszedł do budynku sądu, nie wiemy jak, ale już teraz wiemy, z kwasem cielkowym i zaatakował mnie tuż przed rozprawą. Ja się kompletnie też tego nie spodziewałam. Ochrona nie zadziałała jak należy. Ochrona sądu. Policji nie było w pobliżu. I doszło do takiej sytuacji, w której prawie straciłam życie. To wszystko zostało opisane w książce Kobieta z blizną, która została wydana w 2019 roku. Jeszcze jest w księgarniach. To już jest końcówka, właśnie to już często to są wyprzedaże, ale jeszcze możecie tę pozycję znaleźć i przeczytać tam, w zasadzie cała historia jest szeroko opisana, łącznie z tym, jak rozpoznać stalki. Natomiast doszło do tego ataku i ja w ostatniej chwili odwróciłam twarz, więc nie zachłysnęłam się tą żrącą sytuacją i tym uratowałam życie. Natomiast one są naprawdę spore obrażenia. Zostałam przetransportowana śmigłowcem ratunkowym z Łodzi do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, gdzie przez pół roku lekarze mieli zajmować się moimi bliznami, powrotem do zdrowia, gdyż okazało się, że organizm został potwornie zatruty metalami ciężkimi. Jest coś takiego jak choroba pooparzeniowa, o czym nie wiedzą osoby nieoparzone lub nie mające kontaktu z osobami oparzonymi. To jest bardzo trudna i ciężka choroba, gdzie organizm walczy na tyle, że na przykład kobiety, powiedzmy, zatrzymuje się miesiączka. Czyli to jest taki stan zagrożenia zdrowia, jak na przykład w czasie wojny, jeżeli kobieta bardzo się traci na wadze, to podobnie jest ten stan zagrożenia organizmu powoduje zatrzymanie płodności i tak samo jest w tej chorobie pouparzenia kobiet, że często zatrzymuje się ten proces rozrodczy, miesiączkowanie i tak dalej. To rzeczywiście też nastąpiło. Miałam stracić również włosy w wyniku tego zdarzenia, jakby poza ranami i poza tym procesem leczenia, to były takie dodatkowe sytuacje, które bardzo mocno obciążały w sensie mnie i psychicznie, i fizycznie. Mówię o tym dlatego, żeby zobrazować też, jak trudnej sytuacji się znalazłam. Ona była trudna też o tyle, że lekarze nie byli w stanie powiedzieć, czy będę miała twarz. Słyszałam, że nie będę widzieć, że ja straciłam wzrok i nie widziałam. W tamtym czasie trwało to na szczęście 2 tygodnie, ponieważ pamiętam, że nie zgodziłam się absolutnie z tym, co usłyszałam na swoim łóżkiem i pamiętam też, że tak mocno wypierałam te negatywne informacje, że postanowiłam, że to w ogóle nie jest o mnie, że lekarze stawiają na pewno złe diagnozy. Ja się nie poddam. To jest niemożliwe, żebym nigdy więcej nie oglądała świata i pamiętam, że powiedziałam sobie, że nie, to nie będzie tak, jak wszyscy mówią, będzie tak, jak ja chcę i muszę o to zawalczyć i w duchu modliłam się o to, żeby mój organizm regenerował się tak dobrze i miałam nadzieję i myślałam bardzo optymistycznie o tym, że jak najszybciej poradzę sobie z problemem. I to było coś, co myślę, że było kluczowe, gdyż lekarze, kiedy ja pojawiłam się w Centrum Leczenia Oparzeń, lekarze powiedzieli mi, że jestem w najlepszym miejscu, jestem w najlepszych rękach u specjalistów, ale oni są w stanie zrobić tylko 50%. Drugie 50% to jest moje nastawienie. Tak. Ja po prostu, jak
wiesz, jak się na ciebie patrzy, jak się ciebie słucha i mówisz oczywiście o tym już dzisiaj z lekkością i wiesz, i jakbyś opowiadała jakąś historię albo film, przepraszam, nie chcę ujmować, wiesz, jakby drachmy, wiesz, o co chodzi, ale to się wierzyć nie chce, co ty przeszłaś, czego doświadczyłaś i wierzyć się nie chce, że udźwignęłaś to wszystko właśnie głową, bo skąd mieć tą wiarę, skąd mieć to przekonanie, że ty wyjdziesz z tego trudu, wiesz, bo to jest jak po prostu podnieść wielką górę, uwierzyć w to, że tymi rękami jesteś w stanie zrobić coś po prostu no, niemożliwego wręcz dla człowieka. Skąd mieć w głowie, skąd mieć w sobie taką moc i taką siłę i taką wiarę w siebie? Jak ty to zrobiłaś? Nie miałam innego wyjścia. Ej. Jest takie powiedzenie, że jesteśmy na tyle silni, na ile nas sprawdzono. Ja nie sądziłam, że mogę być tak silną osobą i nic na to nie wskazywało w tym moim wcześniejszym życiu. Ja jestem wrażliwa, jestem artystą, mnie wiele rzeczy mocno zawsze dotykało. Przeżywałam dosyć silnie różne emocje i raczej uważam się za osobę słabą psychicznie niż osobę, która mogłaby sobie poradzić z tak olbrzymim problemem. Natomiast życie pokazało mi, że my, i o tym też często mówię, ponieważ jestem zapraszana na takie mowy motywacyjne i mówię o tym wszystkim osobom, które mnie słuchają, że jestem zdania, że my w procesie ewolucji, w DNA mamy dany taki czynnik, który uruchamia się, to jest czynnik przetrwania, to jest w tym procesie ewolucji jest dany po to, żebyśmy przetrwali i to uruchamia się w sytuacjach zagrożenia życia i to jest to walka wewnętrzna o siebie. I wydaje mi się, że każdy zrobiłby dokładnie to samo, bo jest taki level, który naprawdę, ja wtedy naprawdę czułam, że oj, jest bardzo źle, nie znam w ogóle takiej sytuacji, nie była nigdy do tej pory w moim życiu, jest bardzo źle, organizm produkuje bardzo dużo adrenaliny, kortyzolu, to wszystko pamiętam też bardzo dobrze i to jest taki sygnał, który uruchamia, taki zastrzyk hormonów, który uruchamia ci walkę o przetrwanie, to się działo zapewne w różnych sytuacjach zagrożenia i my tego nie znamy na co dzień, żyjemy w relatywnie bezpiecznym świecie. Póki co i niech tak będzie, więc takie rzeczy się prawie nie zdarzają, ale jeżeli mamy wątpliwość, czy to w nas by się obudziło, to uważam, że u każdego tak, to jest czynnik przetrwania. I kiedy włączymy sobie to myślenie, że walczymy o siebie, to z tej drogi już nie trudno jest zejść. Super. I to jest bardzo potrzebne na pewno na tym początkowym etapie, tak mi się wydaje. Prawda? Kiedy też to twoje zdrowienie było związane z tą postawą, z tą mentalną siłą i z tym pragnieniem, tak jak ci lekarze mówili, że bez ciebie się tego nie da zrobić, ale to jest jedno. Natomiast ja jak ciebie obserwuję i słucham i też widzę, że potem to jest tak naprawdę zbudowanie czy zmaterializowanie tego życia na nowo, tak, na takiej nowej wizji, bo ty mówisz, że masz dwa życia, no nie? Tamto i to drugie. I to drugie chyba jest jeszcze bardziej świadomie zbudowane, jeszcze więcej w to włożyłaś pracy niż wcześniej, zupełnie innej, zupełnie pewnie wszystko z innej kategorii. Ale dzisiaj, jak się na ciebie patrzy, prawda, bo to też jest niezwykle istotne, to jesteś cudowna i piękna i ludzie się dziwią, że to tak nie pasuje, prawda? Taki dramat, też obrażenia ciała, a ty jesteś po prostu tak przepięknie zadbana o siebie. I dla mnie to jest dowód na to, że to jest właśnie materializacja twojej wizji, twojego życia w tym nowym już etapie. I to jest taki 100% działania, 100% twojej decyzji, prawda? I potem wykonania tego wszystkiego. I potem też nie ma zadążki. Potem też nie ma, wiesz, takiego momentu, że najważniejsze, że przeżyłam. Skąd tą jakość? Tą nie, jakość tego życia potem budować? Wiesz, to w ogóle to nie jest tak, że nie ma zwątpień. I to w ogóle nie jest tak, że nie ma tych słabszych dni. One były. One były i bywało tak, że ja traciłam siły, póki
Wiesz co, bardzo mocno napędzało to moje pozytywne myślenie, napędzało gojenie mojego ciała, bo my czekaliśmy z lekarzami na moment po pierwszej operacji, czekaliśmy na... To nie było tak, że ta operacja, bo jeszcze trochę powiedzieć, na czym polegało to operzenie. To chodziło też o to, żeby oczyścić rany. Te rany były ranami otwartymi przez bardzo długo, ponad miesiąc. Ja byłam w niesamowicie sterylnej przestrzeni w szpitalu, w izolatce. W tym szpitalu jest bardzo wysoki poziom. Całe pomieszczenie było codziennie myte, dokładnie, z klamkami, ze wszystkim. Tu chodziło też o to, ponieważ te rany były otwarte, żeby nie doszło do zakażenia, nie doszło do sepsy. I jakby to wszystko polega na tym, że organizm walczy, on zabudowuje sobie te rany, zabliźnia je, ale one były tak głębokie, że czekaliśmy na moment operacji przyszczepu skóry, dlatego że organizm nie był w stanie przykryć wszystkich ran tkanką. Ten etap zabudowywania tych ran przez bliźnie, przez mój organizm postępował niebywale szybko i on postępował dlatego, że ja myślałam pozytywnie i widzieliśmy wszyscy efekty tego myślenia pozytywnego, co nakręcało mnie dalej do tego, aby myśleć pozytywnie, bo miałam wrażenie, że działam w super teamie, w którym są specjaliści lekarze po mojej stronie, jest personel biały po mojej stronie, jest dietetyczka, która przygotowała mi dietę, wszystko. Ja muszę wejść w ten program, bo walczymy o mnie. Ja nie chcę myśleć negatywnie, dlatego że negatywne myślenie na przykład opóźniało proces gojenia. W którymś momencie mieliśmy ja mówię o takich namacalnych po prostu, wiesz, efektach myślenia pozytywnego i negatywnego. Fakt, że już po miesiącu takiego intensywnego myślenia pozytywnego, chociaż były momenty oczywiście zwątpienia, bo nikt nie powiedział mi, czy będę miała twarz. Ja miałam oparzenie nawet czwartego stopnia do kości. Nikt nie zagwarantował, jak będę wyglądać. To było najtrudniejsze. Ja nie wiedziałam, jak będzie wyglądało moje życie. Ja nie wiedziałam, czy nie będę straszyć dzieci, to pamiętam. To było, wiesz, mnóstwo pytań w głowie. Co będzie dalej? Jak będzie wyglądało moje życie? Czy jeszcze sobie je ułożę? Czy ktoś mnie jeszcze pokocha? Czy znajdę pracę? Czy będę w społeczeństwie akceptowana? I to są te momenty zwątpienia, ale ja wiedziałam też, że nie mogę w to iść. Wiesz, że ja nie mogę intensywnie myśleć i próbować odpowiedzieć sobie na te pytania, bo ja nie znajdę w tym momencie odpowiedzi. W tym momencie metodą małych kroków muszę iść do przodu. Ten plan dalszy jest, no ten horyzont jest niewidoczny, ale widzę, co mamy tu i teraz, co będziemy mieć jutro, pojutrze i tak dalej. I myślę sobie, że to jest taka wartość, którą mogę przekazać innym osobom w trudnych sytuacjach, nie tylko z uszkodzeniem ciała czy po wypadkach, ale również wiesz, w sytuacjach takiego zwątpienia, kiedy nie wiadomo, co będzie dalej. To nie wybiegajmy w przyszłość. Ono się ułoży. Ja miałam bardzo dużo zaufania w to, że to się jakoś ułoży. Natomiast skupiałam się na tu i teraz i na tym, co przede mną. Ja napisałam też taki post, że jak stoisz w ciemności i nie widzisz niczego dookoła, to jedyne, co możesz zrobić, to drobniutkie kroczki przed siebie, żeby nie upaść. I na tym polegał ten mój proces, wiesz, leczenia. Takiego wspomagania się też psychicznego, żeby nie upaść w tym procesie leczenia. Ja wiedziałam, że teraz jest takie zadanie mam, to było zadaniowe. A później, kiedy opuszczę szpital, będzie proces sądowy i też będę musiała sobie z tym krok po kroku poradzić. Taka mobilizacja, która się w tobie wtedy pojawiła, taka na 100%, a pewnie i na dużo więcej, zostało ci to? Wypracowałaś w sobie w związku z tym pewnie nowe jakieś mechanizmy, wiesz, takie właśnie bycie na 100%, też to właśnie myślenie odpowiednie. Zostało ci to i masz to tak za sobą teraz w życiu? Tak, wypracowałam sobie cechy, których wcześniej nie miałam. Moja natura troszeczkę gdzieś tam mi potrafi zgubić już w tym moim bezpiecznym życiu teraz. To była dyscyplina, to było myślenie pozytywne, odganianie złych myśli. To nauczyłam się nie zamartwiać, nauczyłam się sypiać. Pomimo trudnych, bo dlaczego nie zasypiamy tak łatwo, bo dlaczego mamy bezsenne noce, bo mamy gonitwę myśli na trudne tematy, na które nie znamy na przykład odpowiedzi. Ja nie znałam tej odpowiedzi, ale ponieważ pomyślałam sobie, że z wielką ufnością uważałam, że jakoś to wszystko się poukłada,
to nauczyłam się tego, że idę tym krótkim planem takim, wiesz, i to realizowałam. To są rzeczy, to są sprawy, których nie znałam i nie umiałam w tym życiu poprzednim, w tym takim naszym normalnym życiu, dopóki nie doświadczyło mnie życie w ten tak traumatyczny sposób. I cieszę się, że nauczyłam się tego, dlatego że z wielką świadomością podchodzę do życia i nie wyolbrzymiam problemu, bo uważam, że problem, bo wiesz, mam skalę teraz porównawczą, to był wtedy olbrzymi problem. A to wszystko dzieje, to nie jest po naszej myśli, to albo nie jest po naszej myśli, albo po prostu jest jakąś drobnostką, która nie ma znaczenia jakby w całości życia. Bo ja też sobie myślę, okej, na całej skali życia, czy to, co się teraz dzieje, czy ja o tym będę pamiętać, czy to zaważy na moim życiu? Najczęściej nie, więc kompletnie się tym nie przejmuję. A poza tym bardzo często jest tak, że większość takich drobnych spraw, które my potrafimy sobie sami, wiesz, gdzieś zbudować rangę, nie wiadomo jak trudny, potrafi się rozwiązać w jedną noc same, na drugi dzień, nie? I to mnie też wiele nauczyło, zdystansowało mnie do problemu. Ja tak myślę sobie, że jesteś trochę dla mnie dzisiaj takim nadczłowiekiem. Wiesz? Nie. Taką, ale poczekaj, naprawdę, taką jednostką nadludzką. I myślę, że każda osoba, która przeszła tak bardzo trudny moment w życiu, naprawdę ekstremalnie trudny i wiesz, i nie powiem, że zbudowała coś na tym, bo to nie jest, nie było ani łatwe, ani nie wiem, czy, nie zadam ci pytania, czy po coś ci się to w życiu, wiesz, czy ty szukasz sensu tego, co się wydarzyło, bo to... Ale umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo to pytanie nieraz by tak padało, ale to później. To powiedz od razu, no ciekawa jestem. To miało olbrzymi sens, bo teoretycznie, wiesz, były te momenty w szpitalu, zresztą ja wiele też otrzymywałam wiadomości, bo przez Instagram wiele wiadomości otrzymywałam, do tej pory otrzymuję, z różnymi pytaniami, czy się nie załamałam, bo przecież to była sytuacja, która nie miała prawa się wydarzyć. Ja człowieka nie znałam, ja mu nic nie zrobiłam. Bo miała być ochrona w sądzie i tak dalej, nie zadziałało wiele systemów i wydarzyło się coś jakby strasznego, ale też z drugiej strony pozwoliło mi to wyjść z tej sytuacji, ja nie straciłam tego życia, dostałam drugie. I to ma wiele wartości, to zdarzenie. Ja nie rozczulam się nad sobą, nie znoszę użalania się. To była olbrzymia lekcja, jestem z siebie dumna, że poradziłam sobie z tak wielkim problemem. Jestem dumna, że ten problem, który był moim osobistym problemem, czyli ta walka o zdrowie i odzyskanie życia i normalności, sprawności, bo mi groziło inwalidztwo. Ja nigdy nie sięgnęłam po grupę inwalidzką, a lekarze to sugerowali na początku, bo powiedzieli, że te zmiany są olbrzymie w moim organizmie. Ja postanowiłam wypracować rehabilitacją tą sprawność. Jestem w 100% sprawna. Ale muszę jeszcze powiedzieć, że zdarzyło się coś innego. Zdarzyło się w konsekwencji tego zdarzenia doszło do wielu zmian pozytywnych w naszym kraju dotyczących zmiany przepisów, dotyczących bezpieczeństwa w budynkach publicznych, właśnie bezpieczeństwa w sądzie. Zmieniła się ustawa. Następnie doszło do zmiany w ogóle przepisu dotyczącego stampingu. On został rozszerzony i w kolejnych latach 2020 albo 2021 zwiększono kary za stalking. Wcześniej to było od kilku miesięcy do 2 lat maksymalnie. Teraz jest 8 lat pozbawienia wolności za uporczywe nękanie. I muszę powiedzieć, że mam takie poczucie, że pomimo tego, że mój pełnomocnik, prawnik odradzał mi kontaktu z mediami, ja wybrałam bardzo, myślę, bardzo rozważnie reporterkę, która dalej górkę, do której jakby zaufałam na tyle, że jej opowiedziałam o tej historii i słuchaj, trafiła do mediów. Ona była bulwersująca, bo ona wcześniej trafiła do mediów podczas wiadomości, bo to było ogólnie szokujące. Objęcie publiczne wydarzenie w chodnisku, w miejscu, no takim dostępnym w budynku użyteczności publicznej. Ale jakby to, że otwarcie mówiłam, o czym jest taki i że jestem przykładem tego, że to nie jest nieszczęśliwe, jakaś wielka miłość, czy tam nieszczęśliwe zakochanie, czy tak jak to na główki gazet, to zabił, bo kochał.
Nie, to jest uporczywe nękanie, to nie ma prawa się zdarzyć. My jako ofiary czujemy się mocno zagrożone, a mój przypadek pokazuje, że to zagrożenie jest realne, że ono może być śmiertelne. Do tej pory tego typu ataki czasem, na szczęście w Polsce nie zdarzają się często, bo nie chcę mówić o statystykach, ale nie zdarzają się często. Natomiast do tej pory były traktowane jako usiłowanie oszpecenia ciała. Ten mój przypadek, gdzie udowodniliśmy, że mogłam stracić życie w wyniku zapłyśnięcia z tą substancją, jakby było ekspertyzy lekarskie, medycyna sądowa i tak dalej, tak dalej, doprowadziliśmy do zmiany kwalifikacji czynu tego typu na usiłowanie zabójstwa z zamiarem ewentualnym. Wszelkie inne tego typu ataki mogą, to jest wyznaczenie ścieżki orzecznictwa sądowego. To jest też bardzo duża wartość społeczna, więc cała ta sytuacja przykra, która mnie spotkała, to zostawiła ślady na moim ciele, na mojej psychice. Ja do tej pory walczę gdzieś z tą akceptacją, może już teraz nie tyle ciała, co tego, jak mam się odnaleźć w ulicy, gdzie się robi gorąco. I nie dlatego, że ja nie do końca akceptuję swoje bliskie, tylko dlatego, że rozmówcy nie skupiają się na rozmowie. Kiedy ja, wiesz, pokazuję blizny, kiedy ja się czuję swobodnie, to i to nie jest niczyja wina, tak jesteśmy skonstruowani, że to jest coś, co budzi zaciekawienie, bo wygląda inaczej. I o tyle gdzieś tam jest to moim ograniczeniem, ponieważ ja, kiedy mam ważne spotkanie, nie jest to jakiś czas luźny i wolny, bo wtedy się to nie przejmuję, ale kiedy mam ważne spotkanie, albo biznesowe spotkanie, to pomimo tego, że jest wysoka temperatura, staram się mieć długi rękawek i gdzieś przykryć te blizny, tylko po to, żeby było pełne skupienie na temacie, jaki omawiamy, a nie gdzieś tam, wiesz, widzę, że jakieś oderwanie, więc ja myślę, bardzo Ci dziękuję, natomiast moją tezę podtrzymuję, że jesteś tym nadczłowiekiem, bo mówisz nawet o swoich sukcesach osobistych, bo to Ty jesteś, byłaś motorem napędowym tych zmian, o których mówisz, prawie przede wszystkim. Myślę, że przecież konkretnie przełożyło się to na zaostrzenie tego prawa, prawda? I na poważniejsze traktowanie tych sytuacji. Mm-hmm. I to jest twój osobisty sukces, razem oczywiście z zespołem, prawnikami i tak dalej, bo to ty byłaś z tym, co wiem, właśnie tą lokomotywą, która to ciągnęła, pchała i docisnęła do końca. I żebym przypadał wojny słowo, który się osobą, która się nie wstydził, tutaj to był. Ja miałam w sobie jakby poczucie wstydu, bo w naszym społeczeństwie kobieta, która została oszpecona, kobieta, której chciano odebrać twarz, a twarz to jest też odebranie godności, wiesz. To jest, to jest olbrzymi cios, wiesz, to jest takie poczucie, że wiele osób mi mówiło, czy ty się nie wstydzisz tego. Pewnie, że tak. To było w tym sensie, że jest coś takiego, że masz to poczucie wstydu, że już ludzie mnie porównywali, ci, którzy znali mnie wcześniej, porównywali mnie, jak wygląda teraz, to była ciekawostka trochę. To było bardzo wszystko trudne. Ale wiesz co, pomyślałam sobie, że są cele. A poza tym chcę zbudować sobie poczucie wartości nie oparte na tym, jak wyglądam, tylko oparte na tym, że jestem w stanie udowodnić sobie. Nie chciałam nigdy myśleć, że temu człowiekowi, który jest w więzieniu, że chciałam mnie znieść, ja mu na to nie pozwolę. Ale też muszę powiedzieć, że jakiś procent, to że ja powiedziałam, nikt nie zgadzam się na to, żeby ktoś chciał zniszczyć moje życie i przejął kontrolę nad tym, co będzie. Miał wpływ, na pewno, zapewne. Natomiast nie chcę się w ogóle też na nim skupiać, bo to był, ja nazywam tą sytuację wypadkiem, na którym musiałam na nowo zbudować poczucie własnej wartości i zrobić to na mocnym fundamencie siły wewnętrznej i przezwyciężenia lęków, nie? I chyba też ta niezgoda twoja, o której też teraz powiedziałaś, na to, żeby to, żeby nie było to tak, żeby nie było, żeby to było ukarane na miarę tego czynu i też ta niezgoda na to, że właśnie tego typu przestępstwa są tak, wiesz, no marnie, że tak powiem, karane, to chyba też ta niezgoda była też twoją taką mocą, żeby to właśnie, wiesz, no zmienić ostatecznie.
Masz coś takiego w sobie dalej, że jak gdzieś w życiu, już tak wiesz, no, w innym gruncie na przykład, coś myślisz sobie, że coś mi nie pasuje, nie podoba mi się, nie zgadzam się na to. Zmieniasz to? Wiesz co, ja mam duży dystans już do wielu spraw, ale wciąż jest we mnie taki wojownik, który budzi się przy sprawach, które są tylko walce, przy mocnych sprawach. To rzeczywiście nie pozwolę. Natomiast ja jestem taką, oczywiście mówię, że jestem silną osobą, bo nie jestem silną osobą, ale to nie jest tak, że ja wiesz, na każdym kroku gdzieś tam ograniczam, że coś mi się nie podoba, czy coś takiego, ale są obszary, w których nie pozwolę na coś. I wciąż ja o tej sytuacji, wiesz, nie myślę, ona się zdarzyła, ja nie wypieram, bo to jest historia mojego życia, ja mam jakby ślad na takie życie postanie na skórze po tym, co się wydarzyło. Natomiast nie pozwolę nigdy nikomu zniszczyć siebie, mojej rodziny, najbliższych i to się też tak rozszerza. Wiesz, jeżeli firma, no to jakby też walczę, jest o tym takim typem walczącym i takim rozgraniczającym, że jeżeli zdarzy się jakieś zło, to jestem w stanie wejść w nie wiem, w projekt czy coś, co jest warte tej mojej energii po to, żeby zobaczyć o zmianę albo o zobaczenie z tym złem. Także to też we mnie jest, pewnie było od zawsze, ale to trzeba później dotknąć tego bardzo głęboko. Więc wiem, że to się uruchamia, nie? Że może się to uruchomić, nie chcę wcale tego. Wiesz, chciałam żyć już, zdarza mi się, że właśnie słyszę, że to był już chcę żyć wiesz, dobrym życiem takim, ale wiem, na co mnie stać i wiem, że nie mogę znowu zacząć się za mocno. A czujesz teraz, że masz taką pełnię życia? Takie 100%? Otwierasz oczy i zawsze świeci na tobą słońce? Dominika, nie wiem, czy to jest 100%, ale ja od ataku nie miałam, ja już w tym procesie później po leczeniu, nie mam, mam gorsze momenty, bo nie powiem, że nie, no mam jakieś gorsze dni, ale ja nie mam stanów depresyjnych, które miałam przed atakiem, gdzie ja w zasadzie odnosiłam sukcesy, tutaj pokaz w Nowym Jorku, tutaj lot do Hongkongu, tutaj Szanghaj, wiesz, ja taki tutaj związek i wszystko w sumie fajnie, a ja ciągle mam narzekająca, wiesz, i to bym coś nie pasowało i właśnie to mogło być lepiej, a właśnie to nie mam tak dobrze i właśnie to naprawdę chyba nie lubię siebie bez przed atakiem. Bo teraz ja bym powiedziała tej kasy, to jest tak, weź się w kasę, daj spokój. Ludzie naprawdę cierpią, ludzie naprawdę chorują, ludzie naprawdę przechodzą trudne chwile. Jest super i ciesz się tym, bo może się to być odebrane w każdym momencie. Wiesz? Bardzo mocno doceniam życie, drobne momenty. Cieszę się z wielu rzeczy, których nigdy wcześniej nie dostrzegałam. Wiesz, taki prosty zupełnie z chwil. I to jest piękne i doceniam życie, naprawdę. Chciałam Cię poprosić na koniec o to, żebyś właśnie powiedziała coś do nas wszystkich, które mają dobre życie, a właśnie trochę są takie narzekające, ale już to właściwie zrobiłaś. Także dziękuję Ci serdecznie za to. Dziękuję Ci za czas, który ze mną spędziłaś, z nami wszystkimi. To całą historię. Uwielbiam kontakt z ludźmi. To nie jest tak, że ja lubię opowiadać tutaj mojej trudnej historii, ale wiem też, że wiele osób tego potrzebuje. Usłyszeć, że można. Usłyszeć, że można podnieść się z kolan. Jestem na to, czuję, że jestem na to dowodem i jesteśmy wszyscy tutaj razem w symbiozie. Wiesz, to jest, jako społeczeństwo jesteśmy takim systemem naczyń połączonych. Przekazujemy sobie to, co najlepsze. Ja to zawsze chcę przekazywać i dziękuję Ci bardzo za zaproszenie, bo to było właśnie też zawsze zadanie dobrej energii, mam nadzieję, że pozytywnych myśli i inspiracji dla wszystkich, którzy tego potrzebują. Było na 100%. Dziękuję Ci, Kasiu, bardzo serdecznie. Dziękuję również. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, że dołączyłaś do mnie w tym odcinku. Mam nadzieję, że nasze rozmowy są dla Ciebie inspiracją i motywacją do życia w pełni. Zachęcam Cię do odwiedzenia mojej strony internetowej kobietajpieniądze.pl, gdzie znajdziesz wskazówki i wiedzę, jak żyć w pełni dzięki zadbaniu o swoje finansowe życie. Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz wsparcia, daj mi znać. Napisz na info@kobietajpieniądze.pl. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Dominika Nawrocka.